dzisiaj Zoom Effect w bezpłatnej aplikacji CapCut. Jeżeli chcesz dodać taki efekt do swojego filmu, koniecznie obejrzyj dalszą część tego filmu. Cześć, ja nazywam się Tomek Dziedzic, a na tym kanale znajdziesz bezpłatne tutoriale. Pokazuję Ci, w jaki sposób edytować, montować swoje filmy, edytować zdjęcia, a przede wszystkim wskażę Ci aplikacje, które warto mieć na swoim telefonie. Przejdźmy więc do naszej edycji. Zoom Effect w aplikacji CapCut. Jesteśmy w aplikacji CapCut, mamy już dodaną ścieżkę wideo. I zobaczcie, ona wygląda w taki oto sposób, jest to statyczne ujęcie kręcone telefonem. A teraz jak dodać zoom effect? Naciśnijmy na ten plusik, mamy dodaną klatkę kluczową, czyli keyframes. Przejedźmy do dalszej części filmu, na przykład tutaj. Przybliżcie palcami, wypośrodkujcie tak, jaki chcecie efekt uzyskać końcowy. Przejeżdżamy do samego końca, klikamy play, film nam się powiększa. A teraz będziemy chcieli dodać bardzo szybki zoom. Dodajemy plusik i już w tym miejscu chcemy mieć taki ogromny zoom. Okay. No i zobaczcie, jak to wygląda. W taki prosty sposób możecie udoskonalać Wasze filmy o dodatkowy zoom efekt. Oczywiście różnorodność jest bardzo duża, dlatego sami skorzystajcie z tej aplikacji i sami zróbcie swój pierwszy zoom, swój idealny zoom efekt. A teraz zapraszam Cię do oglądnięcia tego filmu, w którym pokazuję, jak stworzyć Cinema Blur Effect, czyli rozmycie tła bardzo efekciarskie, oczywiście na Twoim telefonie. Dziękuję Ci za oglądnięcie tego filmu, zasubskrybuj ten kanał, pozdrawiam, Tomek Dziedzic. Widzimy się w kolejnym filmie.